Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj! Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz zaprasza na wyjazdy nad morze. Oferujemy wygodne, nocne połączenia wakacyjne do Kołobrzegu przez Mielno. Odjazdy w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 22.10 z dworca PKS od 24 czerwca do 27 sierpnia. Jeśli nie nad morze, to zapraszamy w góry do Kudowy-Zdrój. Odjazdy codziennie przez cały rok o godzinie 10.15 z dworca PKS Sieradz. Bilety do nabycia w kasach dworca i przez internet e-podróżnik lub www.pksieradz.com. Kapel. Zapraszamy. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy w Sieradzu zaprasza kierowców z kategorią B. Płyta szkoleniowa posiada 3 moduły treningowe, które pozwalają na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń z zakresu opanowywania pojazdu. Wyjątkowe emocje zapewni szarpak destabilizujący tor jazdy. Jest to jedyne w województwie miejsce, które umożliwia korzystanie z nowoczesnego terenu szkoleniowego. Na pierścieniu poślizgowym możesz doskonalić wyprowadzanie pojazdu z ekstremalnych sytuacji na drodze. Kursanci mogą również skorzystać z nowoczesnych urządzeń, takich jak narkogogle, alkogogle oraz symulator dachowania i symulator zderzeń. Osoby, które przejdą szkolenie, otrzymają gwarantowaną 10% stałą zniżkę w ubezpieczeniu obowiązkowym OC w PZU S.A. Szkolenia w naszym ośrodku to również wspaniały prezent. Wybierając nasz bon podarunkowy, możesz wybrać szkolenie i wręczyć go bliskiej Ci osobie. Sprawdź się na naszym nowoczesnym torze. Nie daj się zaskoczyć, bądź pewny swoich umiejętności i czuj się bezpiecznie na drodze. ODTJ Sieradz, plac manewrowy, ulica Sikorskiego 1, biuro obsługi klienta, ulica 3 Maja 7, telefon 43 822 62 68, wewnętrzny 36, e-mail biuroobsługi@odtjsieradz.pl. www.odtjsieradz.pl. Dorota Maciejewska, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa pokaz akcji ratunkowej Straży Pożarnej. Wysyłka PIT rozpoczęta. Zima w Łasku i w Powiecie. Spotkanie noworoczne Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wspomnienie Jerzego Nadratowskiego. Trwa akcja Bezpieczne Ferie, aby uświadomić dzieciom i młodzieży, jakie zagrożenia niosą za sobą zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych, Straż Pożarna zorganizowała pokaz akcji ratunkowej na lodzie. Grupy odwiedzające lodowisko miały okazję przyjrzeć się działaniom straży. O tragedię na lodzie nie trudno. Najlepiej wiedzą o tym strażacy, którzy muszą być gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji. Specjalny pokaz akcji ratunkowej zaprezentowali strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Sytuacja dotyczyła niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych akwenach wodnych. Idealnym miejscem na taki pokaz było lodowisko. Naczelnik Wydziału Operacyjnego Jarosław Wasylik opowiedział o tym, jak uchronić się przed niebezpieczeństwem podczas zimowych zabaw. Mamy taką akcję Bezpieczne Ferie, trwają ferie zimowe. Niestety wcześniej też środki masowego przekazu donosiły, że były ofiary śmiertelne, jeżeli chodzi o utonięcia, o pękający lód. To jest ogromne zagrożenie, kiedy nieodpowiedzialne dzieci bawią się na jakichś ledwo zamarzniętych gliniankach, stawach, zbiornikach wodnych. Może dojść do pęknięcia lodu, dlatego tutaj staramy się jakby
pokazać i promować takie bezpieczne miejsca jak nasze sieradzkie lodowisko i pokazać, że należy się tutaj bawić, ale i jakby pokazać, jak wygląda taka akcja z naszej strony, jakbyśmy mieli ewakuować osoby z jakiejś przerębli. Natomiast no, tutaj to wszystko się dzieje bardzo szybko, ale kiedy do takiej sytuacji naprawdę dochodzi, to liczy się bardzo czas. Bo osoba w zimnej wodzie lodowatej długo nie może oczekiwać na pomoc, dlatego no dochodzi do hipotermii, do wielkich zagrożeń. Nie zawsze te osoby się udaje uratować. Mamy tu odpowiednie techniki. Dzisiaj z sieradzką grupą ratownictwa wodnego, która działa w naszej komendzie, pokazujemy wóz nurkowy, pokazujemy te zagrożenia związane z lodem i być może w ten sposób chcielibyśmy dotrzeć do młodych ludzi. Idea jest taka, że może przez te pokazy troszeczkę młodzież się przestraszy, zabierze te wiadomości do siebie. Zdaje się, po prostu nie ma w tej chwili lodu na zbiornikach, bo temperatura jest za wysoka. No i chyba całe szczęście. Najgorsza sytuacja jest taka, kiedy ten lód jest ledwo skuty albo akurat nadchodzi odwilż i niektórym się może wydawać, że jest gruba warstwa lodu, a ona nie jest gruba i zaczyna strzelać, pękać ten lód pod nami, więc też uczymy, pokazujemy. Przestrzegamy, jak należy się zachować na takiej lodzie, kiedy mamy do czynienia z takim charakterystycznym dźwiękiem pękającego lodu. Szanowni Państwo, zobaczcie, jak wygląda akcja ratownicza. Jeżeli strażacy muszą dotrzeć do osoby przerębli gdzieś tam, oczekującej pomocy, no bo czasami zabawa niestety zimowa, zabawa zimowa jest prowadzona na stawach, na gliniankach, jeździcie na łyżwach, na pękającym lodzie. No i zobaczcie, taką deską lodową strażacy muszą dotrzeć do osoby poszkodowanej i uratować Żanetę. Kochani, pamiętajcie, bawcie się zawsze bezpiecznie. Lód bardzo łatwo pęka. Kiedy usłyszycie taki huk pękającego lodu gdzieś na stawie i na tym stawie się znaleźliście, połóżcie się jak najszybciej, rozłóżcie cały ciężar swojego ciała na całej powierzchni, tak żeby wciągając się dotrzeć bezpiecznie do brzegu, o ile to jest możliwe. Takie akcje mają na celu przede wszystkim uświadomić dzieciom i młodzieży, jak bezpiecznie spędzać ferie. Nie myślałam, że wygląda taka akcja ratownicza. Tutaj panowie mnie ciągnęli. Ciekawe doświadczenie, nowe doświadczenie. Teraz już wiesz, jak trzeba się zachować? Tak, tak, wiem. Dzięki temu, że tutaj panowie przyszli i nam coś doinformowali nas, coś powiedzieli, to myślę, że może kiedyś nam się to przyda, chociaż no, nie powinniśmy wybierać się na jakieś takie stawy czy takie miejsca niebezpieczne. Mieszkając w mieście i tak nie ma dostępu do jakichś stawów. Co sądzicie o takich pokazach, jak taki, który był przed chwilą? Są bardzo dobre. Pouczają, uświadamiają nam, jakie mogą być tragedie z takich wypadków i mówią, jak być ostrożnym przede wszystkim. Należymy do straży i właśnie są takie sytuacje pokazywane. Po pokazie odwiedzający lodowisko mieli okazję obejrzeć ratowniczy wóz strażacki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok. Formularze zostaną wysłane do wszystkich osób, które w ubiegłym roku pobrały zaświadczenie. Będą one wysyłane sukcesywnie nie później niż do końca lutego 2018 roku. O szczegółach opowie Państwu Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, mają taką możliwość w składanym do Urzędu Skarbowego rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie mają żadnych odliczeń, nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informacje o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku PIT-40A dostarczonego przez ZUS. Natomiast emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36
składanym do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2018 roku. Zima to jeden z najtrudniejszych okresów dla kierowców. Opady śniegu znacznie utrudniają komunikację i wpływają niekorzystnie na sytuację na drogach. W tym czasie niezwykle istotne są działania firm odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg. Zapytaliśmy przedstawiciele miasta, spółdzielni mieszkaniowej oraz powiatu, czy są gotowi na powrót zimy. Pierwsze opady śniegu oraz przymrozki na początku 2018 roku spowodowały alarm i wyruszenie na drogi miejskie oraz powiatowe maszyn odśnieżających. Jak do tej pory nie odnotowano w naszym regionie paraliżujących ataków zimy, jednak drogowcy muszą być czujni i przygotowani w każdej chwili na przejście mrozów i śnieżyc. Zapytaliśmy naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Łasku, czy miasto jest przygotowane na atak zimy. Za drogi wojewódzkie odpowiada Wojewódzki Zarząd Dróg, za drogi powiatowe Zarząd Dróg, a za drogi gminne, czy wewnętrzne, czy typowo gminne, to główne ciągi komunikacyjne odpowiada gmina Łask. Tak się składa, że jesteśmy jesienią rozstrzygnęliśmy ponowny przetarg, postępowanie przetargowe na utrzymanie, zimowe utrzymanie dróg. Wygrały firmy te same, które wcześniej realizowały to zadanie. Te firmy i pracownicy tych firm doskonale znają nasze wszystkie drogi i to ułatwia od strony organizacyjnej realizację tego zadania, na które są nałożone na gminę, a pośrednio na firmy. Jeżeli chodzi o firmy i tą akcję zimową, to firmy w części biorą również na siebie odpowiedzialność za przejazdność tych dróg, bezpieczeństwo na tych drogach. No, powodem jest to, że wiele przypadków zdarzeń powodowało wcześniej kolizje formalno-prawne związane z wypłatą odszkodowań. Dzisiaj zarządcy firmy realizujące to zadanie jak gdyby biorą na siebie odpowiedzialność, współodpowiedzialność za utrzymanie tych dróg i mają świadomość, że ta reakcja musi być natychmiastowa, żeby drogi były przejezdne, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa w okresie zimowym. No całe szczęście, że ta zima nie jest jeszcze sroga póki co, ale przed nami jeszcze co najmniej półtora, dwa miesiące i mam nadzieję, że sobie damy radę. Bywały przypadki, że i telefony, żeby tutaj wesprzeć na określonych odcinkach drogowców, szczególnie Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ta piaskarka, szczególnie chodzi o podjazdy pod skrzyżowania. Tutaj są takie odcinki jak tutaj Aleja Niepodległości, Aleksandrówek Teodory, czy tutaj Żeromskiego. Mieliśmy taki przypadek, tiry stały na drogach i nie mogły się poruszać. No, w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich sobie poradził, ale w przeszłości bywały sytuacje, że żeśmy podsyłali nasze piaskarki, żeby nie blokować ruchu na tych głównych drogach komunikacyjnych, które przebiegają przez teren naszego miasta. O tym, kto odpowiada za chodniki i drogi przy blokach mieszkaniowych należących do Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, rozmawialiśmy z prezesem zarządu. Nie da się ukryć, że pora zimowa jest najmniej lubianą porą przez zarządców nieruchomości. Jeżeli chodzi o realizację tych robót, to wykonujemy je własnymi siłami, czyli własnymi pracownikami, czyli bezpośrednio przy blokach są odpowiedzialni gospodarze domów. Oczywiście mają do pomocy dział techniczny ze sprzętem w postaci pługów ciągnikowych i tak to wygląda. Oczywiście to się wiąże z dużymi kosztami, takimi bezproduktywnymi, dlatego mówię, jest to rzecz nielubiana. Wiąże się także z nadgodzinami, z pracą w święta, w godzinę, bo taki jest nasz obowiązek, aby zapewnić w miarę bezpieczne poruszanie się wszystkim mieszkańcom. No jeżeli oczywiście są uwagi, to zawsze one są przyjmowane, także działamy na bieżąco, ale mówię, tu już sami w zasadzie działamy, wiedząc jak są opady, to od razu grupy wychodzą. Oczywiście jest problem nieraz z takim dokładnym odśnieżeniem na osiedlach, bo przeszkadzają niestety stojące samochody zaparkowane. No ale musimy z tym żyć, bo tego wyeliminować nie można. O sytuacji na drogach powiatowych rozmawialiśmy z kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku. Całość zimowego utrzymania jest zlecona. Jeśli chodzi o gminę Buczek, Sędziejowice, gminę Łask i miasto Łask, jest to firma zewnętrzna i gminę Wodzierady. To tym zajmują się firmy zewnętrzne wyłonione w ramach przetargu. A jeśli chodzi o gminę Widawa,
ten zakres obowiązków zarządcy drogi przejęła gmina na siebie i Gminny Zakład Usług Komunalnych zajmuje się zimowym utrzymaniem. Firmy mają wpisane w umowach monitorowanie, także przy zaobserwowaniu złych warunków atmosferycznych występują do nas z zapytaniem, czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. W większości przypadków oczywiście jest to potwierdzane, żeby rozpoczynać tę akcję zimową, no ale są też takie sytuacje, gdzie czasami jakiś człowiek jeden dzwoni, że coś jest nie do końca ociężone albo nie tak, jak on by sobie to wyobrażał. No to wtedy oczywiście mój pracownik jedzie, weryfikuje stan nawierzchni i jest podejmowana odpowiednia decyzja. Obecnie jedyny kontakt, jeśli chodzi o województwo, no to jest wprowadzone powiadamianie SMS-owe o takich niespodziewanych zjawiskach atmosferycznych, typu jakaś gołoleć albo nadmierne, dużo szybsze powiewy wiatru. No i wtedy jest odpowiednia reakcja, jest przesyłane to do firm, które mają wygrany przetarg na odśnieżenie. Następne informacje odnośnie bezpieczeństwa na drogach w kolejnych materiałach 8 Telewizji Regionalnej. Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotkali się w Sieradzu, by porozmawiać na temat aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Spotkanie było także okazją do przedstawienia głównych założeń programu wyborczego. Członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotkali się w Sieradzu, by podsumować miniony rok i zastanowić się nad dalszymi planami w roku wyborów samorządowych. Jak zapowiadają organizatorzy, głównym celem spotkania była przede wszystkim integracja. W spotkaniu towarzyszyła także konferencja prasowa, w której udział wzięli m.in. Arkadiusz Andrzejczak, przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Tomasz Trela, przewodniczący SLD Województwa Łódzkiego. Wiadomo, czekają nas wybory samorządowe, duża batalia, duże wezwanie. Mamy mnóstwo ciekawych pomysłów dla naszych wyborców i myślę, że wszystko, że tak powiem, co najlepsze czeka nas w listopadzie. To jest szczególny rok. Rok dlatego, że są wybory samorządowe. Spotykamy się z naszymi strukturami powiatowymi, przygotowując się do tych wyborów. Nie jest tajemnicą, że rozpatrujemy różne warianty koalicyjne i różne porozumienia wyborcze i przedwyborcze. Oczywiście trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, wykluczamy współpracę z Prawem i Sprawiedliwością i wszystkimi partiami skrajnie prawicowymi. Szczególnie bierzemy pod uwagę współpracę z naszymi środowiskami lewicowymi, sprawdzonymi, związkami zawodowymi, ZNP, OPZZ, Polska Partia Socjalistyczna, wszystkie ruchy społeczne i stowarzyszenia lokalne, ale dopuszczamy również współpracę z partiami prodemokratycznymi, jakimi są Platforma Nowoczesna czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast idziemy do tych wyborów samorządowych z takim przekonaniem, że to może być początek odbicia Prawu i Sprawiedliwości rządów w naszym kraju. Będziemy spotykać się z mieszkańcami i powiatu sieradzkiego, i Sieradza, ale również całego regionu i województwa łódzkiego, przekonywać do naszego pomysłu. Ten 2018 rok, wybory samorządowe, to będzie dobry czas. Bo to taki pierwszy krok, w którym Lewica będzie miała duży sukces i w gminach, i w powiatach, ale przede wszystkim w sejmikach wojewódzkich. Pokażemy, że jesteśmy w stanie wygrywać po to, żeby w 2019 roku wrócić do polskiego parlamentu. Zresztą nadchodzi dobry czas dla Lewicy. W parlamencie polskim bez Lewicy jest duszno. A jak jest duszno, to trzeba otworzyć drzwi, żeby to powietrze wpadło i to będzie lewicowe powietrze. Jerzy Nadratowski opuścił nas w ubiegłym roku. Był poetą, pisarzem i tekściarzem. Przez wiele lat związany był z Sieradzem. Miał wielu przyjaciół na terenie ziemi łódzkiej, którzy wspominają go niezwykle ciepło. Gościliśmy na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Seniora pod Samowarem. Jerzy Nadratowski, nasz redakcyjny przyjaciel, urodzony w 1931 roku. Zmarł w roku 2017. Dzieciństwo spędził na terenach obecnej Białorusi. W wieku 9 lat powrócił do Warszawy, gdzie przeżył czasy okupacji niemieckiej. Na stałe zamieszkał w Łodzi i związał się z nią na długie lata. Poeta i pisarz zawodowo pracujący w kilku fabrykach przemysłu maszynowego. Nasza kamera gościła na spotkaniu poświęconemu jego osobie. Był to magister inżynier, technik, był wielokrotnym dyrektorem budowy fabryk w Łodzi, był konstruktorem i jednocześnie był poetą. Może te takie trudne momenty w jego życiu to złożyły się na to, że zaczął pisać. On to nazywał, że to poezja to był lek na zbolałą duszę. Jego poezja była specyficzna.
Była to poezja może odległa nam, odległa tej poezji, którą uprawiają teraz młodzi poeci. Była to poezja rymowana, a teraz od tego się odchodzi. Ale nam, starszemu pokoleniu, była ona bliska. Lubił po prostu ludzi. Jerzy był zawsze bardzo eleganckim mężczyzną. Autor kilkunastu tomików poetyckich oraz tekstów piosenek został niezwykle ciepło wspomniany przez jego przyjaciół. Spotkanie rozpoczęto uroczystą minutą ciszy. Tutaj jest takie ostatnie spotkanie, nawet tu mam zdjęcie pana Jurka z kilkoma naszymi członkami i nie wiedzieliśmy, że to właśnie było ostatnie spotkanie. Nawet mamy uwiecznione tutaj na zdjęciu. Tutaj kilka osób, które brały udział. No i potem się okazało za kilka miesięcy, bo zmarł we wrześniu 2017 roku, że to był taki ostatni wieczór, można nawet nazwać pożegnalnym wieczorem takim. Grono tych jego fanów, tych właśnie sympatyków poezji powiększało się o Sierac i okolice. I właśnie dzięki Danieli, bo się bardzo zaprzyjaźnili, no zaczął tutaj właśnie prezentować swoje wiersze, a później piosenki powstawały, prawda, cudne. I można powiedzieć, że był już takim poetą łódzko-sieradzkim, ale potem już bardziej to serce ku sieradzanom i tutaj głównie. Taki był bardzo chory, bo już po kilku chemiach, ale miał przemożną chęć być jeszcze właśnie takim tryskającym energią. Był miłym, sympatycznym kolegą, bo dużo nam pomógł, żebyśmy mogli uczestniczyć w jego literaturze, w jego wierszach, fraszkach. I czytał nam, byliśmy z nim wszędzie, bardzo, ale to bardzo go ceniliśmy. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przytoczenia twórczości Jerzego Nadratowskiego. Nie można w życiu ciągle narzekać, że coś nas boli, gdzieś czyka. I gorzkie żale na wierzch wywlekać, ujawniać los nieszczęśnika. Człowiek jest przecież stworzony po to, by co dzień radość odczuwać. Wszystkie czynności robić z ochotą, a czasem nawet pofruwać. Gdy życie niesie momenty trudne, to trzeba zacisnąć zęby i wykonywać czynności nudne, cichutko nucąc kolędy. Należy zawsze tak kombinować, by zniwelować złe skutki i dobrze, dobre zdrowie nadal zachować, a czasem łyknąć hałst wódki. W ten sposób można się przygotować na wszystko to niespodziane i tak skutecznie głową majstrować, aby wykręcić się sianem. Nic nie rozwiąże proste gadanie. Jedynie wszystkich umęczy. Lepiej jest komuś mówić kochanie i wciąż widzieć barwy tęczy. Trzeba się cieszyć chwilą bieżącą, póki doczesne trwa życie i kielich znosić rączyną drżącą, dawkować jadło i picie. Wciąż kochać to, co obok się rusza, swych braci większych i mniejszych, duchem ochoczym wskoczyć na obłok, pamiętać dzień najpiękniejszy. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Zostańcie Państwo jeszcze z nami. Zapraszam do obejrzenia kolejnej audycji Nasze Sprawy, w której starosta powiatu sieradzkiego Mariusz Bądzior podsumował miniony rok pod kątem zrealizowanych inwestycji, a także przedstawił tegoroczne plany i priorytety dla powiatu.
Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Państwa gość, starosta sieradzki Mariusz Bądziar. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Szanowni Państwo, koniec roku 2017. No niestety ma to do siebie, że każdy nasz gość w kolejnym programie musi troszeczkę dokonać różnego rodzaju rozliczeń i podsumować. W związku z tym dziękuję, że Pan zechciał przyjąć zaproszenie do udziału w programie dzisiejszym. Chciałbym na początek właśnie zapytać o ten rok, który się już zakończył, o 2017. Proszę powiedzieć, jaki on dla Państwa był i jaki był dla powiatu sieradzkiego, dla całego regionu. Co Państwu w tym okresie czasu udało się zrobić, a co niestety nie wyszło? Minione 12 miesięcy to nie jest tylko to, co było zaplanowane, ale również to, co wyszło w trakcie, bo są również takie inwestycje czy takie zadania, które udało nam się zrobić z oszczędności. Jeżeli chodzi o ten rok 2017, to przede wszystkim inwestycje, które tutaj były ogarnięte, to są drogi. Drogi są najbardziej wymowne, zresztą powiat ma największą ilość dróg. No niestety, po tych zmianach tak to wyszło, że macie... No jest 650 km dróg, więc jest co robić na tych drogach. W każdym bądź razie przede wszystkim to są wymiany chodników, to są nawierzchnie asfaltowe, to są nowe drogi i jedna z, czy sztandarowych też tak bym powiedział, to jest przeniesienie obwodu drogowego. Następnie chodniki. Chodników na terenie powiatu sieradzkiego zrobiliśmy i robimy dosyć dużo, bo to nie są same drogi. Również nasz pieszy również musi się czuć bezpiecznie chodząc po chodnikach, więc robiliśmy to na terenie tutaj miasta i w najbardziej sztandarowej i że tak powiem, dające dużo do myślenia, że gmina Goszczanów, tam zostało wymienione na całej gminie, w miejscowości zostały wymienione wszystkie te chodniki. Inwestycja milionowa, 500 tysięcy dała gmina Goszczanów i to jest taka dobra współpraca. Sztandarowa następna droga, która jest, to ja mówię tutaj o drodze Charupia Wielka Drzązna. Tam przy współudziale wójta gminy Wróblew udało nam się zrobić tą drogę. Bardzo fajnie, bo to jest połączenie drogi dwunastki z czternastką, więc tutaj jest też taka obwodnica się zrobiła Sieradza, gdzie osoby nie muszą dojeżdżać do Sieradza, żeby po prostu wjechać na tą drogę z dwunastki na czternastkę albo odwrotnie. Więc to nam bardzo fajnie wyszło. Następnie droga, którą niedawno żeśmy zakończyli, a jest jedną z takich sztandarowych, bo chciałem, żeby na terenie gminy Klonowa, tamta droga Wandalin-Klonowa została zrobiona i tak naprawdę południe powiatu sieradzkiego i połączenie z powiatem wieruszowskim tak naprawdę mamy załatwione. Piękna droga, prawie 6 milionów 370 tysięcy. Jest to również udział gminy, udział województwa, więc i nasz. I powstał bardzo fajny odcinek drogi. Jest to plus też dla mieszkańców samej Klonowej, ze względu na to, że mają teraz bardzo dobre połączenie z S8. Z drogą krajową również tutaj na Wrocław, więc tutaj gmina Klonowa już, no, że tak powiem, ma tą drogę, która już te kilkanaście lat powinna służyć. Tytułem podsumowania i podkreślić jeszcze na zakończenie tej części rozmowy to, co udało się rzeczywiście i z czego jesteście najbardziej zadowoleni. W tej infrastrukturze drogowej, panie redaktorze, no to takich kapitalnych remontów to może to nie jest dużo, bo to jest, ja bym tam zakładał w granicach 20 km, to jest tak naprawdę takich kapitalnych zrobienia drogi, ale reasumując to, na każdej gminie praktycznie na powiecie robiliśmy jakiś kawałek drogi. Ja jeszcze tutaj chciałem dodać chociażby tutaj ulicę poprzednio Rejmonta i ulicę tutaj
Grunwaldzką, ale w tym roku, gdzie skrzyżowanie ulicy Rejmonta z Ludową przy współudziale z miastem udało nam się zrobić to skrzyżowanie, co no, bardzo fajnie wyszło, dlatego że dwie fajne ulice kończyły się i nagle zaczynała się no, droga gruntowa. Nie wyglądało to dobrze, ani autobus, ani inne samochody by nie przejechały. Udało nam się z prezydentem miasta, że zrobimy tę inwestycję na pół i fajnie nam to poszło. Wracając do tych ograniczonych środków, tak jak już zaznaczyliśmy, szanowni państwo, mówiąc delikatnie, tak to wygląda. Zapytam jeszcze raz o współpracę na poziomie gmin i miast w naszym regionie, powiatu. Mówię tutaj o wielu uchwałach, które udało wam się wspólnie podjąć, o wspólnych inwestycjach. Panie redaktorze, powiat, który ma ten spadek ilości dróg, bo tak naprawdę to przede wszystkim chodzi nam tutaj o drogi. I z każdą jednostką samorządu terytorialnego, czy to będzie miasto, czy to będzie gmina, udaje mi się współpracować. I myślę, że wójtowie, burmistrzowie podchodzą do tego bardzo rozsądnie. Dlatego no, to, co mówię, przykład gminy Goszczanów, gdzie jest wymienione praktycznie w tej miejscowości wszystkie chodniki, współudział 50%. Czyli większość tych inwestycji, o których pan mówił, zrealizowaliście wspólnie wszystkie, z samorządami praktycznie, gminnymi, praktycznie, tak? Praktycznie 80%, 80% inwestycji, tych, które żeśmy realizowali na terenie powiatu sieradzkiego, to są właśnie inwestycje przy współudziale wójtów, burmistrzów, prezydenta. I ja bardzo dziękuję samorządowcom, że do tego tak podchodzą, bo my jako powiat na pewno przynajmniej o te 30-40% na pewno byśmy zrobili tego mniej. Natomiast przy tym współudziale, no jakby nie było, jest zrobione więcej dróg. Ale to niektórzy mówią, no bo powiatowi się robi. No nie jest to tak konieczne. No właśnie, tutaj właśnie chciałem zapytać o to, tak, panie starosto. Wywołał pan sam ten temat. Powiem tak, miasto jest w powiecie, powiat jest w mieście, tak to nazwijmy. Realizowaliście i to już nie pierwszy raz różnego rodzaju przedsięwzięcia. Powiat to jest instytucja decyzjonalna przede wszystkim. To, że mamy DPS-y, to, że mamy drogi i tak dalej, no to też jest i z jednej strony spadek przekształcenia województw na powiaty ze zmiany organizacyjnej czy administracyjnej i tutaj powiat nie ma własnych dochodów. Wszystkie inne jednostki typu gmina, typu miasto czy województwo dochody posiadają. Powiat jest właśnie taką instytucją, która tak naprawdę tych dochodów praktycznie ma zerowe. Są tam niewielkie, ale to są naprawdę, nie można takich dochodów brać w ogóle pod uwagę. I właśnie dzięki temu, że jest zrozumienie we władzach samorządowych między nami, między mną, między prezydentem, między burmistrzami czy wójtami, dochodzi do tego, że robimy inwestycje, które są również, powinny być jako powiatowe, prawda? Ale te inwestycje jako na powiecie robione, to są robione dla mieszkańców danej gminy. Bo jeżeli... Czy też Sieradza, miasta Sieradza? Tak, prawda? Weźmy przykład tutaj Sieradz, przykład no, chociażby to, czy ulicę Grunwaldzką, czy Rejmonta, czy chociażby to skrzyżowanie, które było w tym roku robione. Mhm. Jest to na terenie miasta Sieradza, prawda, robione, więc zrozumienie tutaj prezydenta jest bardzo duże i za to bardzo dziękuję. Tak samo w innych gminach, czy gmina Warta, czy gmina Klonowa, czy gmina Wróblew. Przecież gmina Wróblew praktycznie w 50% dofinansowuje budowę dróg powiatowych na terenie gminy, ale to jest też dla mieszkańców, bo tych dróg powiatowych jest na terenie gmin sporo, a mieszkańcy muszą jeździć, więc no, żeby usprawnić tą pracę, usprawnić te drogi albo polepszyć stan tych dróg, no należy współpracować i ta współpraca się dosyć dobrze układa. I taką współpracę z pana strony pan planuje z miastem? No, nie, no, oczywiście, czy z miastem. Ja mówię tak, panie redaktorze, z każdą gminą muszę. Ja chcę współpracować i na tyle, na ile pozwala mi mój bezpośrednio budżet, na tyle będę musiał próbować rozmawiać z wójtami, z burmistrzami, czy z panem prezydentem. Mhm. I zakładam, że no, budżety są takie, jakie są, no, ale
ale w dalszej części myślę, że będziemy planować dalsze inwestycje. Zatrzymam się teraz przy świeżej sprawie, która trwa już kilka lat i nie jesteście w stanie sobie z tym problemem w jakiś sposób poradzić. I wydaje mi się, że tutaj problem leży może nie po Państwa stronie, a po stronie decyzji rządowych. Mówię tutaj o domach pomocy społecznej i o ciężkiej pracy osób, które zajmują się szczególnie tym najstarszym pokoleniem nas, naszych rodziców, dziadków. My sobie z tym problemem radzimy tylko zbyt wolno, to ja bym tak powiedział, bo ja rozumiem osoby, które pracują w domach pomocy społecznej. Często rozmowy przeprowadzaliśmy ze związkami zawodowymi, z pracownikami. No właśnie o to chciałem powiedzieć, bo dyrekcja Domu Pomocy Społecznej, zarząd powiatu, związki zawodowe, radni, wszyscy mówią jednym głosem. Widzą tą potrzebę, widzą, że te zarobki w tej części są zbyt niskie, że coś z tym trzeba zrobić. Powoli, tak jak Pan mówi, robicie, bo podawał Pan na ostatniej choćby sesji dane, które wskazują na to, że te pensje powoli rosną. Ale w czym problem generalnie rzecz biorąc? Ja bym zaczął od tego, że dofinansowanie rządu do tego pensjonariusza, który jest troszeczkę małe. Bo jeżeli zakładając, że osoba, która jest w domu pomocy społecznej, musi mieć opiekę 24-godzinną, musi mieć pielęgniarkę, musi mieć od czasu do czasu lekarza, musi mieć obiad, musi mieć wyprane i tak dalej, pełne składowe, to wiele pensji, emerytur, nie pensji, przepraszam, emerytur naszych mieszkańców są absolutnie niewystarczające. I niektóre osoby, które trafiają do DPS-u, to są osoby, które spełniają, że tak powiem, tą kryterium, że tak powiem, opłaty za DPS. Natomiast wiele osób, stary portfel, ja to tak mówię inaczej, to są osoby, które tego, że tak powiem, nie mają. Natomiast subwencja na tego mieszkańca jest dosyć niska i tutaj jest problem właśnie, że ta subwencja nie wystarcza na to, żeby można było pracownikom podnieść tak dosyć znacząco te pensje. Wyszliśmy w ciągu tych 3-4 lat, że musimy doprowadzić te standardy, jeszcze polepszyć te standardy, doprowadzić do tego, żeby było więcej chętnych, którzy do nas przyjdą do DPS-u. Ale kiedyś Państwo mieliście problem, tak, właśnie mieliście problem z obsadą, tak? Tak, i to się udało. Mówię o pensjonariuszach, a w tej chwili miejsc nie ma, tak? Dokładnie tak, panie redaktorze, bo udało nam się jeszcze 2014 rok. To było prawie 30 osób wolnych miejsc w DPS-ie. Tak. Natomiast na dzień dzisiejszy to praktycznie mamy obsadę 100%. Znalazły nam się osoby, przyszły nam osoby, ale również gro było poczynań zrobione, żeby te osoby też przyszły. Otworzyliśmy również, ja to mówię zawsze, przedszkole, no bo osoby z Alzheimerem, oddział, gdzie wiadomo, że zapominają się rodziny, szybciej taką osobę oddadzą do DPS-u, jak mówiąc dziadziusia, który nie robi jakichś tam problemów, prawda? Więc bo to są osoby, które jednak stwarzają dla rodzin pewne problemy, bo musi być tutaj nad taką osobą praktycznie 24-godzinna opieka. Otworzyliśmy taki oddział, patrzyliśmy tak próbnie, chcieliśmy zobaczyć, czy to nam wypali. I powiem, panie redaktorze, że w ciągu 3 miesięcy tak naprawdę cały ten oddział nam się zapełnił. Więc zapotrzebowanie na tego typu usługę w DPS-ie jest. Przy zmieniającej się świadomości społecznej chyba to zapotrzebowanie, z tego co ja obserwuję, z dnia na dzień będzie niestety rosło. Ta świadomość społeczna młodego pokolenia powoduje to, że tych pensjonariuszy będzie przybywało. My gonimy. Młodzież goni, praca zawodowa, spełnianie się, kariera, prawda? Natomiast ta osoba starsza gdzieś w pewnym momencie, kiedy ona już wyjdzie z tak zwanego toku pracy, gdzieś zaczyna być odsuwana. Na dodatek tego, jeżeli jeszcze dojdzie jakaś choroba, to wtedy zaczynają się coraz większe problemy. Dlatego wychodząc jeszcze naprzeciwko, oprócz tutaj
wcześniej tego oddziału, troszeczkę wzbogaciliśmy rehabilitację, bo osoby, które przychodzą do DPS-u, mają rehabilitację, mogą być rehabilitowane. Kuchnia zdecydowanie poprawiona, więc warunki w DPS-ie, tutaj mówię, tym naszym sieradzkim, ale i filiach, bo jest przecież jeszcze Witów, są rozdziały, jest jeszcze DPS w Biskupicach, więc no tutaj robimy wszystko, żeby po pierwsze mieć zapełnione te DPS-y. Jeżeli chodzi o osoby, które są z racji starości samotne, to tutaj jest większy problem, dlatego że to, co mówiłem wcześniej, ta emerytura tym ludziom nie starcza, ale DPS-y, gdzie mamy już z chorobami psychicznymi, alkoholicy, no tam raczej jeszcze nawet mamy kolejkę do tych DPS-ów, ze względu na to, że problemy są, one nie zginą i na pewno będą dalej się rozwijały. Jeżeli udałoby nam się, że zostałyby zrównane w całej Polsce dotacje do osób przebywających w DPS-ach, to myślę, że również poprawiłaby się sytuacja finansowa, płacowa samych pracowników pracujących w DPS-ach, bo chciałem zauważyć, że województwo łódzkie jest troszeczkę potraktowane po macoszemu, bo w innych województwach dopłata do danego pensjonariusza jest wyższa i powiem szczerze, że to są znaczne kwoty. I tutaj stawiamy kropkę, szanowni państwo. Dziękuję bardzo panu staroście za udział w programie, a państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m2, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m2 ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż.
aspirant sztabowy Andrzej Zieliński. To instruktor strzelań policyjnych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Starszy sierżant Marta Mysur zajmuje się profilaktyką w tomaszowskiej policji. Młodszy aspirant Mariusz Gal to dzielnicowy 8 rejonu w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Młodszy aspirant Katarzyna Plocek, przewodnik psa służbowego w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym Łódzkiej Policji. Każdy z nich ma swoje hobby, ale łączy ich jedna pasja – służba w policji. Zostań policjantem. Teatr Miejski w Sieradzu zaprasza na Galę Wiedeńską. Koncert największych przebojów Johanna Strausa oraz arii i duetów operetek wiedeńskich. Jest to idealna okazja dla par zakochanych na wspólne spędzenie Dnia Walentynek. W wykonaniu wybitnych solistów polskich scen muzycznych oraz kameralnego zespołu strausowskiego usłyszymy arię z Zemsty Nietoperza, Księżniczki Czardasza, Wesołej Wdówki oraz Baronu Cygańskiego. Publiczność usłyszy także m.in. walc nad pięknym Modrym Dunajem i arię Barinkaja, Wielka Sława to nie żart, a także duet wszechczasów Usta milczą, dusza śpiewa. Koncert nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów odbywających się w Wiedniu. Wiedeńska noc w Dzień Zakochanych w Teatrze Miejskim w Sieradzu, ulica Dominikańska 19, 14 lutego, środa, godzina 19. Bilety w cenie 80 zł do nabycia w kasie teatru, na stronach www.skksierad.pl, ebilet.pl, eventim.pl oraz w sklepach Empik, Media Markt, Saturn i Media Expert. Informacje pod numerami telefonów 43 677 72 15 oraz 504 091 909. Serdecznie zapraszamy. Nie masz pomysłu, gdzie wysłać swoją pociechę na ferie zimowe? Ułatwimy Ci to. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje wycieczki dla dzieci, w trakcie których mogą się bawić doskonale. 1 lutego zapraszamy do Łódzkiego Centrum Nauki i Techniki. Podczas wycieczki niezwykła malarska gratka, oglądanie multimedialnej wystawy Leonardo da Vinci. Ponad 70 eksponatów wędrujących po świecie od Paryża po Brazylię, wśród nich historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne przykłady bioinspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii materiałowej. Następnie odpoczynek w manufakturze. Wyjazd 1 lutego, godzina 8.30. Cena wycieczki 25 zł. 7 lutego zapraszamy wszystkie dzieci do Teatru Piccolo na spektakl Zakochany Miś. W trakcie spektaklu udział biorą także milusińscy z publiczności. Nie zabraknie tańca, śpiewu i dobrej zabawy. Na zakończenie wyjazdu odwiedzimy Muzeum Animacji Semafor. Wyjazd 7 lutego, godzina 7.45. Cena wycieczki 28 zł. Zapraszamy wszystkie dzieci, Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Aleja Pokoju 11, telefon 43 827 16 20, www.sdk.ssmsierac.pl. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych 2018. Pierwszy turnus odbędzie się w dniach od 29 stycznia do 2 lutego. Turnus drugi od 5 do 9 lutego. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9 do 13. W feryjnym pakiecie m.in. zajęcia edukacyjno-zabawowe, warsztaty plastyczne, wokalne, taneczne, rekreacja na lodowisku oraz spotkania ze służbami bezpieczeństwa. Codziennie zapewniamy słodki poczęstunek. Cena turnusu to 25 zł dla dzieci mieszkających w zasobach Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Aleja Pokoju 11, telefon 43 827 16 20, www.sdk.ssmsierac.pl.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza dzieci w wieku od 7 lat w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 11 do 12.30 do zabawy z książką i bez książki, bajki i prace plastyczne. 29 stycznia zapraszamy na naukę przez zabawę w programie Zabawy Logiczne, Labirynty, Łamigłówki. 31 stycznia układamy zimowe origami. 2 lutego coś z niczego, czyli zajęcia plastyczne. 5 lutego będziemy wykonywać biżuterię z różnych materiałów. 7 lutego zapraszamy na gry planszowe. 9 lutego na zajęciach literacko-plastycznych będziemy wykonywać kartki walentynkowe. Stycznia w Centrum Informacji Kulturalnej odbędą się warsztaty malarskie z Aleksym Nowakiem w godzinach od 11 do 13. 31 stycznia godzina 12. Centrum Informacji Kulturalnej zaprasza na bezpłatne warsztaty dla dzieci, podczas których udzielania pierwszej pomocy uczyć będą ratownicy z rowerowego ochotniczego pogotowia ratunkowego. 2 lutego o godzinie 11 Centrum Informacji Kulturalnej zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty, na których będą mogły samodzielnie wykonać maski karnawałowe. Tematem przewodnim będą bohaterowie bajek, superbohaterowie, Królowa Lodu i... Tematem przewodnim będą bohaterowie bajek, superbohaterowie, Królowa Lodu, niezwykłej mocy i pewnie znana na całym świecie myszka. 9 lutego, godzina 11 w Centrum Informacji Kulturalnej odbędą się warsztaty recyklingowe dla dzieci, na których uczestnicy poznają kreatywne sposoby przekształcania zwykłej plastikowej butelki w całkiem nowe przedmioty, m.in. szkatułkę na drobiazgi i pojemnik na kredki. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, a ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy pod numerem 43 677 72 14. Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku zaprasza w czasie ferii zimowych na pływalnię w Łasku. Bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży do 16 lat z gminy Łask. 6 lutego o godzinie 12 zapraszamy na feryjne zawody o słodkie nagrody. Organizujemy zawody pływackie dla dzieci do 13 lat. Zapisy w recepcji pływalni do niedzieli 4 lutego. Zapraszamy na wesołe feriowanie z biblioteką w Łasku. Zajęcia w godzinach od 11 do 13.30. Już 1 lutego wszystkie dzieci zapraszamy na poznawanie lokalnej historii, czyli edukacja na wesoło, w ramach zajęć zwiedzanie Muzeum Historii Łasku, kolegiaty oraz skarbca. 31 stycznia w godzinach od 11 do 13.30 w Muzeum Historii Łasku odbędą się warsztaty plastyczno-kulturalne. 7 lutego w środę zapraszamy wszystkich łasuchów na słodkie warsztaty, na których będziemy tworzyć własną tabliczkę czekolady. Wcześniejsze zapisy w bibliotece. Zajęcia są płatne, a liczba miejsc jest ograniczona. 8 lutego w czwartek zapraszamy na spotkanie z sieciakami, czyli warsztaty o zasadach bezpieczeństwa w internecie, a także edukacyjna kreskówka z siecią misjami dla najmłodszych. W feryjne piątki zapraszamy na dziecięcą planszotekę, czyli turniej gier bez prądu. W czasie ferii zimowych w publicznym gimnazjum nr 1 w Łasku zapraszamy na zajęcia sportowe. W każdy poniedziałek o godzinie 11 odbywać się będą zajęcia taneczne. We wtorki zapraszamy na piłkę nożną na godzinę 11.30. W środę królować będzie piłka siatkowa od godziny 10. W czwartki organizujemy wyjazd na lodowisko do Bełchatowa. Zapraszamy na ferie zimowe z Mosirem. 29 stycznia w godzinach od 12 do 14 odbędzie się Zimowa Akademia Tenisa. Sala przy ulicy Sportowej 1 w Sieradzu. O godzinie 18 Zimowa Akademia Karate, sala przy ulicy Łokietka w Sieradzu. 30 stycznia zapraszamy na turniej tenisa stołowego w kategorii młodzieży szkolnej. Godzina 10, sala przy ulicy Sportowej 1. 31 stycznia odbędzie się halowy turniej piłki nożnej klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Początek, godzina 10, sala sportowa przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 123A. Od 12 do 14 zapraszamy na Zimową Akademię Tenisa na sali przy ulicy Sportowej 1. O godzinie 18 Zimowa Akademia Karate, sala przy ulicy Łokietka. 2 lutego od 12 do 14 zapraszamy na Zimową Akademię Tenisa na sali przy ulicy Sportowej 1. 5 lutego od godziny 12 do 14 zapraszamy na Zimową Akademię Tenisa na sali przy ulicy Sportowej 1. O godzinie 18 Zimowa Akademia Karate, sala przy ulicy Łokietka. 7 lutego od godziny 12 do 14 zapraszamy na Zimową Akademię Tenisa na sali przy ulicy Sportowej 1. O godzinie 18 Zimowa Akademia Karate, sala przy ulicy Łokietka. 9 lutego zapraszamy na turniej piłki koszykowej w kategorii dziewcząt i chłopców klas podstawowych i gimnazjalnych. Godzina 10, sala przy ulicy Łokietka. Zgłoszenia przed turniejem. Od godziny 12 do 14 zapraszamy na Zimową Akademię Tenisa na sali przy ulicy Sportowej 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych o godzinie 12 będą organizowane kuligi na stadionie przy ulicy Sportowej 1. Codziennie
bezpłatnie w godzinach od 10 do 15 przy ulicy Sportowej 1. Udostępniane będą obiekty sportowe, sala gimnastyczna, stół do tenisa, siłownia i stadion. W dniach od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku ferie zimowe mają dzieci z województw łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego. Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć w Sieradzu. Od 29 stycznia do 9 lutego szkoła podstawowa nr 4 w godzinach od 9 do 14 zaprasza na zajęcia taneczne, gry i zabawy ogólnorozwojowe oraz zajęcia na lodowisku. Od 29 stycznia do 8 lutego szkoła podstawowa nr 6 zaprasza na zajęcia sportowe. W programie mini piłka koszykowa, piłka halowa, piłka siatkowa i unihokej. W pierwszym tygodniu zajęcia będą odbywały się w godzinach od 8 do 12, w drugim od 9 do 13. Od 29 stycznia do 9 lutego w szkole podstawowej nr 9 odbędą się zajęcia sportowe, turniej piłki ręcznej, nożnej, mini koszykówka, gry zespołowe i zabawy ruchowe. Zapraszamy w pierwszym tygodniu od godziny 9 do 12, w drugim od 9 do 14. Od 29 stycznia do 2 lutego szkoła podstawowa nr 10 zaprasza na rozgrywki e-sportowe, gra strategiczna, siatkowa, gry i zabawy sportowe. Od 29 stycznia do 9 lutego w zespole szkół katolickich będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i sportowo-rekreacyjne. Od 6 do 9 lutego szkoła podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjście na lodowisko, mini piłka siatkowa, piłka nożna i koszykówka, turniej tenisa stołowego, a także gry i zabawy zespołowe w godzinach od 9 do 13. Zapraszamy na ferie zimowe z zespołem placówek wychowania pozaszkolnego. W pierwszy tydzień ferii zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 na otwarte warsztaty plastyczne. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 14 zapraszamy na otwarte zajęcia taneczne dla młodzieży młodszej i starszej. Od wtorku do piątku w godzinach od 14 zapraszamy na warsztatową formę zabawy w teatr z muzyką. Bawimy się bajkami, budujemy spektakl i scenografię. W czwartek zapraszamy wszystkich wychowanków na wymianę kulturalną. Będzie to wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie. Odbiór pociech w piątek. Wszystkie dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na termy do Uniejowa. W naszej bogatej ofercie są m.in. baseny, pływalnia, zjeżdżalnie i komora lodowa. Do dyspozycji także sauny, gabinety masażu, dysze, bicze, jacuzzi oraz wiele innych. Mnóstwo atrakcji i zabawy czeka na dzieci i dorosłych. Serdecznie zachęcamy do aktywnego wypoczynku i korzystania z lodowiska znajdującego się przy kompleksie termalno-basenowym. Możliwość wypożyczenia łyżek figurowych i hokejowych. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 20. W sobotę, niedzielę i święta od 10 do 21 serdecznie zapraszamy. Po wodnych atrakcjach zapraszamy do klubu Nautilius mieszczącego się w podziemiach kompleksu termalno-basenowego. W nowoczesnych i przestronnych wnętrzach z miłą i profesjonalną obsługą znajduje się kręgielnia. Jest to idealne miejsce, w którym można spotkać się z rodziną i przyjaciółmi i zagrać w kręgle, które są jednocześnie sportem i świetną rozrywką dla wszystkich. Kręgielnia posiada 4 nowoczesne 25-metrowe w pełni multimedialne tory. Szczegóły na stronie www.termyuniejów.pl. Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ulica Zamkowa 2, zaprasza do punktu obsługi bankowej w Sieradzu przy Alei Pokoju 11. Zakładamy rachunki, wydajemy karty, udzielamy kredytów. Oferujemy m.in. kredyt agroszybki, rachunek dla seniorów, konto dla młodych i wiele innych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w doborze odpowiedniego produktu. Chcesz przenieść do nas rachunek z innego banku? Zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy do oddziału Banku Spółdzielczego przy Alei Pokoju 11. Jesień nie sprzyja Twojemu samopoczuciu? Jesteś zmęczony i zestresowany? Pragniesz odpoczynku? Zapraszamy do Uniejowa. U nas się zrelaksujesz i wypoczniesz niezależnie od pory roku. Odwiedź kompleks termalno-basenowy i korzystaj z uzdrowiskowych właściwości gorących solanek przez cały rok. W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo m.in. baseny, pływalnie i komorę lodową. Skorzystaj także z saun, gabinetów masażu, dysz, biczów, jacuzzi oraz wielu innych. Mnóstwo atrakcji i zabawy czeka na dzieci
dorosły w Uniejowie. Od nas wrócisz w pełni wypoczęty i zregenerowany. Zapraszamy do Term Uniejów. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601 601 601. W dzisiejszym programie to wszystko. Przypominam, że nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Jesteśmy także aktywni na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę i żegnam się z Państwem. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam jak zwykle w środę o godzinie 18. Do zobaczenia.